By każdy dzień tak piękny był jak twoje sny. Choć jesteś tak codziennie odmienna. Jan Christian Andersen, Królowa Śniegu. Baś w siedmiu odpowiadaniach. Ja przeczytam jedną. Jak będziecie chcieli więcej, to oczywiście napiszcie mi na dole w komentarzach. Oczywiście przeczytam dalszy ciąg. Opowiadanie pierwsze, w którym jest mowa o lustrze i o okuciach. Posłuchajcie, zaczynamy. Kiedy bajka się skończy, będziemy wiedzieli więcej niż wiemy teraz, bo to był zły czarownik. Jeden z najgorszych, sam diabeł. Pewnego dnia wpadł w siedmy humor, zbił bowiem lustro, które posiadało swoje właściwości. Że wszystko dobre i ładne, co się w nim odbijało, rozpływało się na nic. A to, co się nie miało żadnej wartości, było brzydkie, występowało wyraźne i stawało się jeszcze brzydsze. Najpiękniejsze krajobrazy wyglądały w tym lustrze jak gotowany szpinak. Najlepsi ludzie byli szkarłatni albo stawali się na głowach bez tułowia. Twarze w tym lustrze były jak wykrzywione, że nie można było ich rozpoznać. Ten, kto miał piegi, mógł być pewien, że pokryją mu cały nos i całe policzki. Diabeł zaś uważał, że to było ogromnie zabawne. Skoro tylko przez głowę człowieka przeciała jakaś zacna dobra myśl, już twarz w lustrze wykrzywiała się, a diabeł czarownik śmiał się ze swojego sprytnego wynalazku. Wszyscy, którzy chodzili do szkoły diabła, gdyż założył czarcią szkołę, opowiadali na prawo i na lewo, że stał się cud. Uważali, że dopiero teraz będzie można dowiedzieć się, jak naprawdę wygląda świat i ludzie. Biegali wszędzie z lustrem i w końcu nie było ani jednego człowieka, ani jednego kraju, w którym by nie został w nim opatrznie odbity. Przyszło im do głowy, aby polecieć do nieba i pobawić się kosztem Pana Boga i aniołów. Im wyżej lecieli z lustrem, tym bardziej wszystko się wykrzywiało. Zaledwie mogli je utrzymać. Lecieli wyżej i wyżej, coraz bliżej aniołów i Boga. Wtedy lustro zadrżało tak strasznie, że wypadło im z rąk na ziemię, gdzie rozprysło się na tysiące, milionów, bilionów i jeszcze więcej okruszków. Teraz dopiero wyrządzili o wiele większą krzywdę niż przedtem, gdyż niektóre kawałki były mniejsze od ziarenka piasku i pofrunęły daleko, daleko w świat. Gdy wpadły komuś do oka, tkwiły w nim i wtedy człowiek ten widział wszystko na odwrót albo spostrzegał tylko to, co było w nim danym przedmiocie złe, gdyż każdy odłamek lustra miał tę samą właściwość, co małe lusterko. Gdyż ludzie, którym taki odłamek wpadł do serca i wtedy działo się coś okropnego, serce stawało się jak kawał lodu. Niektóre kawałki szkła były tak duże, że zrobiono z nich szyby okienne, ale nie warto było patrzeć przez nie na przyjaciół. Inne kawałki dostawały się od okularów i źle się działo. Kiedy ludzie nakładali te okulary, aby dobrze widzieć i dobrze sądzić, a zły śmiał się, aż mu się brzuch trząsł i to go przyjemnie łaskotało. A w powietrzu unosił się wciąż maleńkie okruchy lustra. I słuchajcie, co się stało. Opowiadanie drugie. Chłopczyk i dziewczynka. Wśród wielkiego miasta, gdzie tyle domów i tyle ludzi, nie ma dość miejsca, aby każdy miał swój mały ogródek i dlatego większość ludzi musi wystarczyć doniczka z kwiatkami. Mieszkało dwoje biednych dzieci, które miały jednak ogród trochę większy niż doniczka. Nie byli bratem i siostrą, ale kochali się jak rodzeństwo. Ich rodzice mieszkali w dwóch domach, podzielonych wąską uliczką w dwóch izdebkach na poddaszu. Dachy domów stykały się prawie ze sobą. Tuż obok rynny w każdym domu widniało małe okienko. Wystarczyło tylko przeskoczyć przez rynnę i już można było przejść z jednego okna na drugie. Rodzice mieli przez oknem drewnianą skrzynkę, w której stodzili pożyteczne warzywa i małe różne krzewy. Raz wpadło rodzicom na myśl, żeby postawić skrzynki w poprzek rynny, tak że sięgały prawie od jednego okna do drugiego i wyglądały jak dwie grządki. Pędy grochu zwieszały się ze skrzynek, a różane krzewy wypuszczały długie gałązki, wyły się dookoła okien i pochylały ich ku sobie. Wyglądało to prawie jak brama triumfalna, pełna zieleni i kwiatów. Ponieważ skrzynki były bardzo wysoko i nie wolno tam było się wdrapywać dzieciom, pozwolono im często wychodzić do siebie i siedzieć na małych stołeczkach pod różami. Bawiły się tam świetnie. W zimie kończyła się ta przyjemność, okna były często zupełnie zamarznięte, ale wtedy dzieci ogrzewały przy piecu miedziaki i wkładały je do zamarzniętych szyb, także robiła się świetna dziurka do patrzenia, taka okrągła, okrąglutka. Przez tę dziurkę patrzało kochane małe oko, przy każdym oknie jedni. Był to chłopczyk i dziewczynka. Chłopczyk nazywał się Kai, a dziewczynka Gerda. W lecie wystarczył jeden krok i już byli razem, ale w zimie musieli chodzić na tyle schodów i chodzić z tylu schodów, a na dworze padał śnieg. To roje biednych pszczół, powiedziała stara babka. Czy mają także królową? Spytał chłopczyk, bo widział, że prawdziwe pszczoły mają królową. Naturalnie, że mają, powiedziała babka. Fruwa tam, gdzie najczęściej roją. Jest największa od innych i nigdy nie odpoczywa na ziemi. Oblatuje z powrotem czarne chmury. Czasami w zimowe noce przelatuje przez ulice miasta i zagląda do wszystkich okien. A wtedy okna te zamarzają tak dziwnie, jak gdyby się pokrywały kwiatami. Tak, tośmy widzieli, wołały dzieci i teraz uwierzyły, że to była prawda. Czy królowa śniegu może tutaj przyjść? Spytała mała dziewczynka. No niech tylko spróbuje, powiedział chłopiec. Wtedy posądzę ją na gorącym piecu i roztopi się.
ale babka pogroziła go po głowie i zaczęła opowiadać inne bajki. Wieczorem, kiedy mały Kaj kładł się już spać, wdrapał się na krzesło i przy oknie i spojrzał przez małą dziurkę. Właśnie spadło parę płatków śniegu, jeden z nich, największy, zawisł na brzegu skrzynki z kwiatkami. Rósł coraz bardziej i bardziej i w końcu przemienił się w kobietę ubraną w najdelikatniejszą białą gazę, utkaną jakby z miliona gwiaździstych płatków. Była piękna i zgrabna, ale cała z lodu, z olśniewającego, błyszczącego lodu. A jednak żyła, oczy patrzały na dwie jasne gwiazdy, ale nie było w nich spokoju ani wytchnienia. Skłoniła się z okna i skinęła ręką. Chłopczyk przestraszył się i zeskoczył z krzesła, ale wtedy zdawało mu się, że wielki ptak przeleciał obok okna. Następnego dnia był silny mróz, a potem zrobiła się odwilż, a potem przyszła wiosna, słońce świeciło i ukazała się zieleń. Jaskółki budowały gniazda, otworzono okna i dzieci siedziały znów w swoich ogródkach przerynnie, wysoko ponad wszystkimi piętrami. Tego lata różne kwiaty były zwykle obficie. Dziewczynka nauczyła się psalmu, w którym była mowa, i także i o różach. I wtedy myślała o swoich własnych kwiatkach. Zaśpiewała ten psalm chłopczykowi, a on nucił razem z nią. Różyczek, krasa minie, pójdźmy pokłonić się dziecinie. Jak chcecie wiedzieć, co było dalej, chętnie przeczytam w komentarzach. A na dzisiaj to wszystko. Żegnam się z Wami cieplutko i do jutra. Pa, pa.